98% bitcoinów może być sprzedanych z zyskiem. Kanye West zrobił reklamę bitcoina dla prawie 4 milionów ludzi. Bitcoin rośnie dużo bardziej niż złoto. Wikipedia odmawia umieszczenia Cardano w swojej internetowej encyklopedii. Te informacje oraz wiele, wiele innych znajdziesz w tym odcinku. Zapraszam. CryptoMasters przedstawiają... Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem z wiadomościami ze świata kryptowalut. A dosyć dużo ostatnio się działo. Jak widzimy, Bitcoin jest na niewielkim minusie w ciągu ostatnich 24 godzin i kosztuje 12 901 dolarów. Tu mamy dosyć ładne zejście ze szczytu wczorajszego, gdzie kosztował 13 200. Wszystkie inne altcoiny oraz kryptowaluty też są na niewielkich minusach w ciągu ostatnich 24 godzin. A dominacja bitcoina to według portalu Coin360, 62 i 87%, a według CoinMarketCap to 61%. Ja ten z CoinMarketCap biorę za bardziej realistyczny, ponieważ moim zdaniem wyciągają oni dużo więcej danych ze świata kryptowalut. Zanim przejdę do dzisiejszych wiadomości, to przypominam, że to co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Przypominam również, jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, o stworzonym przeze mnie całkowicie darmowym poradniku. Jest to poradnik dla początkujących, który na pewno ułatwi Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku swojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. Jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, to w miejscu na opis pod tym filmem znajdziesz również do takich giełd jak Binance czy polskie giełdy Bitbay, z którego możesz się zarejestrować i kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Z ogłoszeń parafialnych to by było na tyle. Przejdźmy do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka. Miliarder Mike Nowogradz mówi, że Bitcoin nie jest jeszcze gotowy, aby być walutą. Mike mówi, że nie wierzy, że Bitcoin będzie używany jako waluta transakcyjna w ciągu najbliższych 5 lat. Ale dalej będzie spełniał funkcję cyfrowego złota. Dlaczego Bitcoin jest atrakcyjny jako cyfrowe złoto? Po pierwsze, coraz więcej pieniędzy instytucjonalnych wchodzi w świat Bitcoina. Paul Tudor Jones, miliarder z Wall Street, opisał Bitcoina jako najlepszy handel inflacyjny, a z kolei Winklevoss, miliarder i CEO największej amerykańskiej giełdy Gemini, twierdzi, że Bitcoin może osiągnąć 500 tysięcy dolarów. W perspektywie długoterminowej, jeżeli dogoni kapitalizacją złoto. Kapitalizacja złota wynosi 9 bilionów dolarów, co oznacza, że bitcoin musiałby urosnąć 45 razy, żeby je dogonić. A właśnie ta luka sprawia, że bitcoin jest tak atrakcyjny dla instytucji, nawet jeżeli nie będzie używany jako waluta transakcyjna. A teraz Kanye West, który mówi o bitcoinie podczas swojego długo oczekiwanego występu w podcaście Joe Rogana. Amerykański raper i projektant mody chwali społeczność Bitcoina podczas 3-godzinnego podcastu The Joe Rogan Experience. Mówi, że faceci z Bitcoinami są w stanie przynieść prawdziwe wyzwolenie i wolność Ameryce i reszcie świata. Generalnie średnio interesuje mnie co celebryci myślą o Bitcoinie, ale tylko popatrz, że West zrobił reklamę Bitcoina dla 3 milionów 700 tysięcy widzów, a to mi się akurat bardzo podoba. Oby więcej gwiazd tak się wypowiadało na temat Bitcoina. A teraz kolejna dobra informacja i reklama bitcoina. Kupowanie bitcoinów jest jak wczesne inwestowanie w Google, Steve Jobs i Apple, przewiduje legenda Wall Street i miliarder Paul Tudor Jones, o którym wcześniej już też wspominałem. W tym artykule możemy przeczytać, że ostatnie wzrosty na bitcoinie wywołały w tym roku nowe wsparcie ze strony Wall Street i tradycyjnych inwestorów. Teraz legenda Wall Street i miliarder Paul Tudor Jones, który trafił na pierwsze strony gazet, gdy ujawnił, że kupuje bitcoiny w celu zabezpieczenia się przed inflacją, na początku tego roku powiedział, że kupowanie bitcoinów jest jak inwestowanie ze Stephenem Jobsem i Apple lub wczesne inwestowanie w Google. Bitcoin ma wiele cech do bycia wczesnym inwestorem w firmie technologicznej, powiedział Jones, który jest znany ze swoich transakcji makro, a zwłaszcza z zakładów na stopy procentowe i waluty. W maju Jones ujawnił, że obstawia Bitcoina jako zabezpieczenie przed inflacją, którą widzi w wyniku bezprecedensowego drukowania pieniędzy banku centralnego i środków stymulacyjnych podjętych w następstwie pandemii koronawirusa, oczywiście. Jones porównał bitcoiny do złota w latach 70. i powiedział, że jego BVI Global Found, zarządzający aktywami wartymi 22 miliardy dolarów, mógłby zainwestować w kontrakty terminowe na bitcoinie. Pomimo tego, że sam przyznał, że ma jednocyfrową sumę bitcoina, jednak Jones powiedział, że dostrzega wielki potencjał w bitcoinie i ludziach, którzy są oddani temu, by bitcoin odnosił sukcesy w tym, aby stał się powszechnym magazynem wartości i transakcyjnym na bardzo podstawowym poziomie. A teraz coś od firmy analitycznej Onchain Bitcoin ma teraz 7% szans na pokonanie 20 tysięcy dolarów w ciągu następnych dwóch miesięcy. W chwili pisania artykułu, czyli 22 października, prawdopodobieństwo, że do 31 grudnia 2020 roku Bitcoin wyniesie 20 tysięcy lub więcej, wynosiło zaledwie 7%. A 11% w przypadku 18 tysięcy dolarów. Natomiast jest 14% prawdopodobieństwa, że bitcoin będzie kosztował 20 tysięcy dolarów do końca marca 2021 roku i 18% do czerwca 2021 roku. W mediach społecznościowych Skiw powiedział, że dane dotyczące prawdopodobieństwa szybko się przeszacowują po tym jak Bitcoin osiągnął cenę 13200 dolarów. W środę z kolei analityk Willy Wu zauważył, że ogromne ilości płynności zostały usunięte z orderbooków przez inwestorów zainteresowanych długoterminowym przechowywaniem monet. Wu opisał wydarzenie, które obejmowało 250 tysięcy bitcoinów, w przeliczeniu jest to 3,24 miliarda dolarów, jako matkę wszystkich zdobyczy, zauważył to też Charles Edwards, założyciel firmy zarządzającej aktywami cyfrowymi Capriol, i powiedział: Ta pompa jest organicznie napędzana punktowo. Nie ma prawie żadnego oporu w portfelu zamówień. To oznacza tylko jedno: że duzi gracze, którzy wcześniej chcieli sprzedać swoje bitcoiny przy cenie blisko 13 tysięcy dolarów, nagle wycofali swoje kryptowaluty na swoje portfele. A teraz trochę nieciekawa informacja. Bank Petera Schiffa podejrzewany o pranie pieniędzy przez syndykaty przestępczości zorganizowanej. Peter Schiff twierdzi, że nie postawiono żadnych zarzutów i zaprzecza oskarżeniom, jakie przekazały mu media. Cały czas nalegał, by bank nie był powiązany z żadną działalnością przestępczą, mówiąc: spełniliśmy wszelkiego rodzaju prośby o informacje, w jaki sposób daliśmy wciągnąć się w to, co się dzieje, ale nie ma żadnych poważnych zarzutów przeciwko bankowi. Mogę dodać, że w banku nie ma uchylania się od płacenia podatków i nikomu się tego nie ułatwia, po czym odmówił wywiadu i po prostu wyszedł. Zobaczymy, jak rozwinie się ta sprawa, ja jestem bardzo ciekawy. Dla tych, którzy nie wiedzą, kto to jest Peter Shift, to jest to jednym zdaniem mówiąc przeciwnik bitcoina. A teraz rząd Korei Południowej nie wie, kto będzie chronić giełdy kryptowalut przed hakerami Kim Jong-una. W lutym doniesiono, że Lazarus Group zaatakowała kilka giełd kryptowalut w 2019 roku. Jeden z ataków polegał na stworzeniu fałszywej, ale realistycznej strony z botami handlowymi, która była oferowana pracownikom giełdy DragonEx. Również w sierpniu raport armii amerykańskiej podaje, że Korea Północna ma obecnie ponad 6 tysięcy hakerów stacjonujących m.in. w takich krajach jak Białoruś, Chiny, Indie, Malezja oraz Rosja. Odbyła się gorąca debata polityczna na temat tego, kto powinien wziąć odpowiedzialność za przeciwdziałanie północno-koreańskich hakerów wymierzonych w południowo-koreańskie giełdy kryptowalut. Niedawno organ nadzoru finansowego Korei Południowej jasno dał do zrozumienia, że nie postrzegają tego problemu jako swojej działalności. Według FN News Komisja Usług Finansowych, czyli FSC, odpowiedziała na pisemne zapytanie Komisji do Spraw Politycznych Zgromadzenia Narod Narodowego 23 października. FSC twierdzi, że nie odpowiada za krypto skradzione podczas ataków hakerów sponsorowanych przez reżim Kim jong una Bardzo fajnie, jedna Korei, drugiej kradnie kryptowaluty i nie ma winnego za te kradzieże. A teraz... CBDC i przepisy banku centralnego pozostawiają niewiele miejsca na prywatne stablecoiny, co zresztą było do przewidzenia. W zeszłym tygodniu Ludowy Bank Chin opublikował projekt ustawy wskazujący, że żadne osoby trzecie nie mogą tworzyć kryptowaluty opartej na yuanie. Żadna jednostka ani osoba nie może produkować ani sprzedawać tokenów, kuponów i tokenów cyfrowych w celu zastąpienia RMB w obiegu na rynku. Firmy, które łamią tę zasadę, będą karane pięciokrotnością dochodów, które generują. Jeśli prawo zostanie przyjęte, chińskie CBDC będzie faktycznie jedynym stablecoinem dla obywateli. Chiny nie są same. We wrześniu kilka krajów europejskich ogłosiło plany znacznego ograniczenia monet stablecoinów i innych firm, dopóki przepisy nie będą bardziej jasne. Chociaż ograniczenia te niekoniecznie są trwałe, prawo jest wyraźnie zaprojektowane tak, aby zrobić miejsce dla regulowanych CBDC. Minister finansów Francji wyraźnie stwierdził, że Europejski Bank Centralny powinien być jedynym, któremu wolno emitować walutę. Nie jest jasne, w jakim stopniu te przepisy będą egzekwowane, ale jak wiemy, Libra Facebooka napotyka ciągły opór ze strony organów regulacyjnych, a Basic nie powiodło się w grudniu 2018 roku z powodu problemów regulacyjnych, oczywiście. W międzyczasie JP Morgan i Stronghold ograniczyły swoje stablecoiny do klientów instytucjonalnych wyłącznie. Nie widzę w tym nic dziwnego, przecież wiadomo było, że rządy będą niszczyć stablecoiny i będą próbowali wprowadzać swoje cyfrowe waluty, kryptowaluty. Teraz ciekawostka od Glassnode. 98% niewykorzystanych transakcji Bitcoin może zostać sprzedanych dla zysku. Mowa tu o UTXOs. A ta miara opisuje, że 98% wszystkich bitcoinów, znajdujących się na portfelach w tej chwili, można by było sprzedać z zyskiem w porównaniu z wartością tego bitcoina, gdy wszedł on na ten portfel. Glassnote napisał na swoim Twitterze, poziom, którego nie widziano od grudnia 2017 roku, jest on typowy dla poprzednich host bitcoina. Z jednej strony jest to dobra wiadomość, ponieważ widać, że bitcoiny przynoszą ciągle zyski. Ale z drugiej strony możemy domniewać, że jeżeli tak dużo bitcoinów jest teraz na zyskownej pozycji, to wieloryby mogą zacząć te zyski realizować. Niemniej jednak chciałem Wam o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli, że takie wskaźniki w ogóle istnieją. Teraz przejdę trochę do złota i do bitcoina. Załamanie się złota w stosunku do bitcoina jest bardzo korzystne dla właśnie bitcoina. Jeżeli dominująca kryptowaluta nadal będzie nabierać rozpędu, może to wzmocnić jej postrzeganie jako środka przechowywania wartości, o czym dosyć często dzisiaj wspominam. W ubiegłym miesiącu cena bitcoina wzrosła o 30%, ponad 30% w stosunku do, Amery do amerykańskiego dolara. Z 10136 dolarów do 13217 dolarów maksymalnie było to chyba w sobotę. W tym samym okresie złoto zyskało około 2,25% z 1863 do 1903 dolarów i możemy wyraźnie tu zobaczyć, że złoto bardzo mało poszło do góry w porównaniu do Bitcoina. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, gdy cena Bitcoina znacznie wzrosła, zarówno złoto jak i giełdy w USA systematycznie odrabiały straty. Połączenie trzech głównych czynników prawdopodobnie przyczyniło się do wzrostu kursu bitcoina od początku października. Po pierwsze, ogłoszenie przez PayPal i integracji kryptowalut poprawiło nastroje na rynku, o czym zaraz też powiem. Po drugie, popyt instytucjonalny na bitcoina stale rośnie po inwestycji Square oraz Stone oraz innych wielkich firm. Po trzecie, korzystne wykresy dla wysokich ram czasowych bitcoina wywołały znaczny optymizm na rynku. W szczególności po przebiciu 12 tysięcy dolarów, wolumen na rynku kasowym, instytucjonalnym i rynku instrumentów pochodnych gwałtownie wzrósł. W rezultacie Bitcoin zaczął osiągać lepsze wyniki niż większość aktywów objętych ryzykiem i tych bez ryzyka. I teraz wrócę trochę do Paypala. Chciałem Wam o tym powiedzieć, bo nie wiem czy każdy z Was wie, że Paypal i Paxos umożliwiają użytkownikom w USA kupowanie, sprzedawanie i trzymanie bitcoinów. PayPal ogłosił nową usługę poświęconą kryptowalutom. Umożliwi to użytkownikom jednego z największych na świecie systemów płatności kupowanie, sprzedawanie i przechowywanie kryptowalut. Paxos będzie przechowywać aktywa, a także zapewni PayPalowi płynność. Wśród czynników motywujących do wprowadzenia nowej usługi firma wymieniła pandemię i zainteresowanie rządu cyfrowymi walutami banków centralnych CBDC, tak jak wcześniej wspominałem. PayPal podkreślił, że co dziesiąty bank centralny planuje wkrótce wydać CBDC. Warto zaznaczyć, że usługa dostępna będzie również dla 26 milionów sprzedawców podłączonych do PayPala. Jest to znaczący postęp w zakresie adopcji kryptowalut, ponieważ kryptowaluty będą wykorzystywane do handlu towarami na skalę globalną. Ceo Paxos podzielił się z tym w Briefing i powiedział: Globalny ekosystem PayPal ma 346 milionów aktywnych kont. W tym ponad 26 milionów kont handlowych i może znacząco wpłynąć na rozmiar i zasięg rynków kryptowalutowych w nadchodzących latach. Bardzo, bardzo, bardzo dobra wiadomość dla świata kryptowalut i dla wszystkich kryptomaniaków. Ale żeby ostudzić emocje, to mam teraz trochę mniej ciekawą, mniej dobrą wiadomość. Bogaty inwestor w Bitcoina mówi, że traderzy mający nadzieję na ożywienie. Zainteresowania poprzednią generacją altcoinów prawdopodobnie będą rozczarowani. Pseudonimowy trader Joe 007 mówi, że każdego dnia pojawiają się nowe i lśniące altcoiny, zaciekle konkurując o te same pule pieniędzy. Uważa, że starsze altcoiny zostaną ostatecznie zapomniane i pozostawione w tyle. Trader ten mówi o PayPalu i o wsparciu bit dla bitcoina, a liczba altcoinów jest zbyt przesadzona jest ich po prostu za dużo. Ja się tu kompletnie z nim zgadzam i myślę, że coś w tym jest, ale jak będzie to zobaczymy. Ja sądzę, że jest jednak garstka altcoinów z poprzedniej generacji, tak jak powiedział Joe007, które mogą mocno wystrzelić na hoście. A jeżeli chodzi o nową generację altcoinów to przejdę teraz do DeFi i troszkę niepewności. Anonimowi deweloperzy stojący za farmą DeFi mogą ukraść 1 miliard dolarów w 12 godzin. Harvest Finance, zdecentralizowany projekt finansowy, któremu udało się przyciągnąć ponad 1 miliard dolarów zablokowanych funduszy, ma klucz administratora, który daje posiadaczom możliwość wybijania tokenów do woli oraz kradzieży funduszów użytkowników. Klucz administratora mógł zostać użyty do arbitralnego wybicia nowych tokenów FARM. Ponadto klucz może pozwolić na drenaż środków z puli Uniswap która obecnie zawiera 12 milionów dolarów w monetach USD i USDC. W odpowiedzi na audyty zespół wprowadził 12-godzinną blokadę, która powinna dawać użytkownikom wystarczająco wczesne ostrzeżenie w przypadku wykrycia faulu, ale wymaga to stałej czujności społeczności. Zespół jest całkowicie anonimowy, chociaż projektowi udało się przyciągnąć stosunkowo dużą społeczność i został zaangażowany poprzez przekazywanie dotacji. Nie mówię, że to skam, ale jeżeli już macie u nich zablokowane środki, to radzę śledzić sprawę na bieżąco, żebyście nie stracili swojego kapitału. Pamiętajcie, to jest świat kryptowalut, tu nie wiadomo co może się wydarzyć. A teraz powiem już o prawdziwym oszustwie. Osoby podszywające się pod Coinbase chcą dostać się do twojego konta Microsoft 365. Nowa fala wiadomości w phishingowych atakuje konta Microsoft 365, udając giełdę kryptowalut Coinbase. Według raportu opublikowanego przez Blipping Computer w zeszłym tygodniu wiadomości, wiadomości pishingowe są przedstawiane jako zawiadomienie od Coinbase, informując użytkowników o wymianie na nowe warunki korzystania z usług, które rzekomo musi przeczytać i zaakceptować. Hakerzy proszą użytkowników o autoryzację zmodyfikowanej aplikacji do wyrażenia zgody. W wersji legalnej aplikacji Office 365, która zapewnia osobom trzecim dostęp do konta e-mail. Chociaż hakerzy nie będą mogli w ten sposób wysyłać nowych maili w imieniu użytkowników, nadal jednak mogą uzyskiwać dostęp i czytać poprzednią korespondencję, a także edytować niewysłane wersje robocze. Podobnie taki atak mógł potencjalnie zostać wykorzystany do odczytania różnych wiadomości wysłanych przez usługi uwierzytelniania dwuskładnikowego. I to jest w tym wszystkim kluczowe. Jeżeli masz uwierzytelnienie na e-mail, mogą oni przejąć maile z giełd, portfeli itd. itd. Także pamiętaj, jeżeli dostaniesz wiadomość od Coinbase, to nie wchodź, nie akceptuj, bo nowych warunków nie trzeba akceptować, wystarczy je przeczytać. Nagle 16 października giełda OKX zawiesiła wypłaty kryptowalut. Zawieszenie wypłat jest dla wielu zagadkowe, ale przedstawiciele giełdy utrzymują, że posunięcie było spowodowane wyłącznie współpracą jednego z posiadaczy klucza prywatnego firmy z chińskim biurem bezpieczeństwa publicznego. Wobec jednego z trzech posiadaczy kluczy OKX, o którym mowa, nie można przeprowadzić wielopodpisowego procesu autoryzacji giełdy, blokując w ten sposób jej funkcję wypłat. Po doniesieniach, że założyciel OKX jest badany przez chińskie władze Cena bitcoina spadła następnie o około 3% w ciągu mniej niż pół godziny, a natywna kryptowaluta OKX, czyli token OKB, również znalazła się na zjeździe, a wartość jej spadła o około 25% od czasu ujawnienia się incydentu. Warto zauważyć, że zaledwie kilka godzin przed zatrzymaniem przez OKX usług wypłat, platforma monitorowania transakcji Whale Alter odnotowała kilka dużych transferów między OKX, a nieznanymi adresami portfeli. W sumie po transferze 1180 bitcoinów nastąpił kolejny transfer 3,5 oba o łącznej wartości około 53 milionów dolarów. Ponadto przesłano 50 milionów tronów o wartości 1,3 miliona i 21 eterów o wartości prawie 8 milionów dolarów. Jakby tego mało, to przychodzącą transakcją o wartości prawie 14 milionów w teterach. To jest bardzo ciekawe. Giełda zawiesiła wypłaty, a tym samym przysłała takie pieniądze na prywatne portfele. Przecież teoretycznie nie mogli tego wysłać bez klucza tego trzeciego swojego wspólnika. A jednak wszystko zostało przesłane. Przypadek? Nie sądzę. A teraz przejdziemy do projektów kryptowalutowych na szybko. Hoskinson oskarża Wikipedię o cenzurę po odmowie umieszczenia na liście Cardano. Dyrektor Generalny Input Output Hong Kong Charles Hoskinson wyraża rozczarowanie odmową Wikipedii umieszczenia na strony Cardano. Wiki jako uzasadnienie napisali, aby nowa strona Wikipedii mogła pozostać, czyli ta strona z Cardano, lub aby zmiany na istniejącej stronie zostały zachowane, muszą istnieć weryfikowalne źródła informacji, czy to pierwotne źródła, z którymi można bezpośrednio połączyć się już w internecie, czy też odniesienia do drukowanych informacji w książkach. Lub czasopismach. Na to uzasadnienie Hoskinson wykorzystał szeroki wachlarz osiągnięć naukowych Cardano od samego początku i powiedział istnieje 75 powiązanych artykułów naukowych, ponad 50 bezpośrednio związanych z Cardano, ponad 2,5 tysiąca cytowań. W ciągu ostatnich pięciu lat byliśmy drugim najczęściej cytowanym zbiorem prac naukowych z zakresu bezpieczeństwa kryptografii i informatyki. Idąc dalej, Hoskinson zwraca uwagę, że czas. Czasopisma akademickie, rządy i publikacje głównego nurtu, takie jak Bloomberg, The Wall Street Journal i Forbes, opublikowały badania i osiągnięcia Cardano. W związku z tym Hoskinson zastanawia się, dlaczego Wikipedia nie uważa ich za wiarygodne źródła. Litecoin staje się największym zyskiem wśród 65 najlepszych kryptowalut. Według CoinMarketCap Litecoin stał się największym zyskiem wśród 65 najlepszych kryptowalut w ciągu ostatniego tygodnia po wzroście o ponad 21,5%. W ten sposób LTC był w stanie osiągnąć ósmą pozycję na rynku i przewyższyć Polkadot. Dzieje się tak po bardzo pozytywnym tygodniu dla krypto, w tym po ogłoszeniu przez PayPal, że oferuje wsparcie dla kryptowalut. Protokół Gravity integruje Matic, aby przyspieszyć przyjęcie DeFi. Szereg rozwiązań DeFi zostało zbudowanych na Matic, w tym giełda QuickSwap, protokół pożyczkowy EasyFi i inne. Sieć Matic jest jednym z liderów w adopcji DeFi, a integracja Gravity prawdopodobnie jeszcze bardziej przyspieszy proces adopcji. Depozyt kontrakt Ethereum 2.0 opóźniono o następne kilka tygodni. Jakoś mnie to nie dziwi, nie wiem czy w ogóle uda im się uruchomić to 2.0. Aktualizacja sieci Filecoin zaczyna działać. Górnicy odbierają 25% nagród blokowych. No, trzeba przyznać świetny wynik. Brawo Filecoin. Członek zarządu Ripple aresztowany pod zarzutem prześladowania w sieci. Całkowita wartość zablokowana we wszystkich zdecentralizowanych protokołach finansowych, DeFi, osiągnęła kolejny rekord wszechczasów w zeszłym tygodniu po wzroście o prawie 2000% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. WAVES wydaje ERC20 do współpracy z siecią Ethereum. Została uruchomiona brama ułatwiająca transfer tokena WAVES do blockchain Ethereum. Poprawi to interoperacyjność między dwoma blockchainami i wprowadzi funkcjonalność WAVES do użytkowników Ethereum. To ważne wydarzenie dla obu z ekosystemów. W wyniku uruchomienia, bramki posiadacze tokenów WAVES będą mieli dostęp do wielu zdecentralizowanych aplikacji giełd i protokołów DeFi działających na blockchainie Ethereum, których użytkownicy z kolei uzyskają łatwy dostęp do WAVES. W tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Jeżeli podobał Ci się ten film to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału to zapraszam Cię do subskrypcji. Oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.